Więc kolejnym gościem jest Wojtek Bijan. Wojtek Bijan jest Business Development Managerem Global 24. A Global 24 to jest firma, którą pewnie doskonale znacie. Zajmuje się logistyką, fulfillmentem i wsparciem w zakresie logistycznym szeroko pojętym, bo także mają moją ulubioną usługę Go Returns, które to teraz na retail, tak to się zmieniło. I na nic z tego chociażby, że dostarczą wasze towary bezproblemowo do Wielkiej Brytanii, chyba zrobili to jako pierwsi w Polsce po Brexicie. Robią ewolucję, największą stacjonarną konferencję e-commerce cross-border w Polsce, albo w ogóle największą cross-border w Polsce. Mega jest uczestnikiem od kiedy pamiętam, być może nawet od pierwszej edycji. Znajdą rozwiązanie na waszą każdy problem, ponieważ to jest ich dywizja. Każdy problem ma swoją przyczynę, na każdy problem jest rozwiązanie, więc chętnie oddaję głos Wojtkowi. Krzysiek, dzięki samym wstępem. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Świetnie zostało to przedstawione. Nie wiem, czy tak ostatnim razem zostało to tak przedstawione. Jeżeli chodzi o nas, o Global 24, jak i Global Retins. Nie pamiętam, kiedy to zostało przedstawione. Myślę, że to było jakiś czas temu. Halo, halo. Halo, 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 słychać mnie? Okay, w ogóle, świetnie. Tak jakbyś miał wyciszony mikrofon. Halo? Na spokojnie. Halo, a ja pobawię gości, przeczytam opis twojej osoby w tym czasie. Halo, halo? Halo? Mamy małe problemy techniczne, które zawsze się zdarzają, więc nie ma się czym przejmować. Halo? Halo? Raz, dwa, trzy. Raz, raz. Czy mnie słychać? Halo, halo? Czy mnie teraz słychać może? Może był tutaj problem, jeżeli chodzi o słuchawki. Słychać, ok. Zatem witam was serdecznie. Problemy techniczne, mam nadzieję, że teraz już nie będzie. Ok, widzę na czat, czat został uruchomiony, wszystko jest ok. Świetnie. Dobra, więc zaczynajmy. Została gdzieś tam przedstawiona nasza firma Global 24, jak i Global Returns. Miło was powitać. Jeżeli chodzi o moją osobę. Nazywam się, może jeszcze pokrótce przedstawię się, ponieważ może kilkanaście osób mnie znać, jeżeli chodzi o resztę, może nowe osoby mogą mnie znać, jeżeli chodzi o mnie. Jestem Business Development Managerem w firmie Global 24 i odpowiadam za rozwój firmy, dopasowanie rozwiązań logistycznych dla naszych partnerów, zajmujący się na sprzedaży internetowej. I tak naprawdę gdzieś tutaj cały czas, jak powiedziałem, o rozwoju i dopasowaniu logistycznych, dlatego w dniu dzisiejszym zaprezentuję wam zielone oblicze e-commerce, czyli tak naprawdę jak to wygląda w recyklingu w różnych krajach. Chciałbym tu przedstawić na samym początku to, czym się zajmujemy. Pokrótce zostało to już powiedziane przez Krzyśka. Dzięki Krzysiek. Jeszcze na samym początku chciałem podziękować za to, że dzisiaj mogę tutaj z wami być i tutaj to przedstawić wam wszystko, ponieważ te prelekcje, które tutaj są prowadzone, jak i wam widzowie, chcę wam podziękować, że jesteście razem z nami, ponieważ to jest bardzo ważna rzecz, którą wam przekazujemy. Niektórzy są tutaj pierwszy raz i otrzymują takie case podstawowe, a dla niektórych to jest tak naprawdę też jakby codzienny chleb i mogą otrzymać tak samo jakąś kolejną jakąś wiedzę, jeżeli chodzi o to, co przekazujemy wam jako prelegenci i osoby, które są ekspertami w danym rynku i danej formie, którą przekazujemy. Jeżeli chodzi o Global 24, świadczymy również, jak wcześniej zostało to przedstawione przez Krzyśka, nie tylko zwroty, również jak i wysyłka, jak i zwrot na lokalnymi przewoźnikami w różnych krajach. Tutaj wspomniamy o Niemczech, Austrii, Francji, gdzie w dniu dzisiejszym będziemy rozmawiać na temat właśnie recyklingu w tych krajach, jak i Wielka Brytania, Holandia, Belgia czy Hiszpania, jak i również rynek włoski obsługujemy z adresami wysyłkowymi, jak i zwrotnymi. Jest to bardzo ważna rzecz. Jeżeli chodzi o dopasowanie tego, jak wygląda recykling w różnych krajach, otrzymaliśmy
taką, dlaczego to zaczęło się prowadzić i dlaczego zostało to zrobione przez nas, jeżeli chodzi o, o Lucid i czym to jest recykling. Lubię też na takich przykładach przedstawiać naszym partnerom, jak i widzom, jak i wam, sposoby to, jak to się wszystko prowadzi. Jeden partner zadał mi pytanie, miał duży problem, ponieważ my, tak samo jak zostało przedstawione to wcześniej, rozwiązujemy problemy naszych partnerów, bo nie umówmy się, że my się rozwijamy razem z partnerami, więc jeżeli my będziemy pomagali partnerom, to tak samo będziemy mogli rozwijać się jako my, jako firma Global 24, jak i państwo. Dlatego dużo zapytań otrzymaliśmy tak samo na temat recyklingu, jeżeli chodzi o Lucid w szczególności, jeżeli chodzi o rynek niemiecki. Co to jest ten Lucid? Bo tak naprawdę dużo pytań otrzymaliśmy na ten temat. Jest to niemiecka ustawa o opakowaniach, czyli ZSVR, czyli Centralstelle Verpackung Registrierung, który obejmuje tak naprawdę od roku 2019 i czyli tak naprawdę od 4 lat już musimy się rejestrować nasze opakowania wysyłkowe, jak i produktowe na rynku niemieckim. Podobnie można odnieść się do rynku francuskiego, gdzie tak naprawdę, żeby wysłać tą paczkę na rynek francuski, na przykład za naszym pośrednictwem, gdzie to możemy już liczyć od 48 godzin z uzyskaniem adresu wysyłkowego, jak i zwrotnego, to musimy tak samo się zarejestrować do tak zwanego recyklingu, czyli EPR na Francji. Jak również w Austrii to wygląda dosłownie podobnie jak na rynku niemieckim, czyli na przykład jeżeli będziemy chcieli wysłać za naszym pośrednictwem lokalnym przewoźnikiem, czyli na przykład PostAT, czyli lokalny najlepszy wybierany przewoźnik w tym kraju z adresem wysyłkowym, jak i zwrotnym, to również będziemy musieli się zarejestrować do tutejszego recyklingu. To się nazywa VVO, to jest Verpackungsverordnung, tak zwany. Wiem o tym, że jest to już sporządzone od 2015 roku, ta rejestracja, i tak naprawdę jest ona ma na celu prowadzenie prawidłowego użycia tych opakowań wszystkich, które wprowadzamy na ten rynek. Jeżeli chodzi o Lucid, on, tak jak wcześniej wspomniałem, został wprowadzony w styczniu 2019 roku. I co ona miała na rzeczy? Jeżeli chodzi, musieliśmy zarejestrować się do formy niemieckiej ustawy o opakowania i recykling. Czyli musieliśmy zgłaszać to, co tak naprawdę wysyłamy, czyli te opakowania produktowe, bo musimy też wziąć pod uwagę wysyłkę opakowań produktowych, jak i opakowań tymi, którymi wysyłamy, czyli tymi logistycznymi, tak bym to nazwał. Również nastąpiła uwaga, zmiana w lipcu 2022 roku. Tutaj nadeszła nowa nowelizacja, jeżeli chodzi tutaj bardziej w szczegóły, będę wprowadzał je w następnym etapie. Jeżeli chodzi o wprowadzanie tak naprawdę wysyłki, bym to nazwał, bo wcześniej mogliśmy w roku 2019, jeżeli chodzi o opakowania produktowe, tutaj wspominał, jakbym mógł wspomnieć, jeżeli robimy wysyłkę na FBA, to tak naprawdę wcześniej tylko mogliśmy się rejestrować i musieliśmy myśleć o tych opakowaniach produktowych, które będziemy wprowadzali na obieg. Natomiast jeżeli chodzi o opakowania sprzedażowe, czyli tymi, które na przykład na rynku FBA, czyli tutaj na przykład Amazon tutaj będzie dalej wysyłał, to tutaj oni to mieli po swojej stronie, czyli oni musieli tak naprawdę zarejestrować się do recyklingu, czyli do organizacji odzysku, i oni musieli ponieść te koszty, my tylko ponosiliśmy koszty tak naprawdę, jeżeli chodzi o kartony produktowe. Natomiast zmiana, która nastąpiła w lipcu 2022, to ona nastąpiła taka, że to już teraz my tak naprawdę
musimy ponosić te koszty, czyli będziemy, czy będziemy je wysyłać od siebie, czy będziemy wysyłać je z magazynów, na przykład tutaj mówimy o magazynach fulfillmentowych, jeżeli chodzi na przykład o Amazon, to wtedy już niestety to spływa to na nas i my to będziemy musieli opłacać. Więc tak naprawdę będziemy musieli zrobić rejestrację opakowań produktowych, jak i wysyłkowych, i to spływa wszystko już na nas, niestety. Dużo partnerów też mnie pytało i zadawało pytania takie, dla mnie to troszkę też jest takie śmieszne i zaraz do tego, dlaczego to takie coś jest. Zadałem taki przykład, bo lubię gdzieś tam na przykładach pokazywać to, dlaczego my musimy się rejestrować, tak, panie Wojtku, dlaczego my musimy się rejestrować do tych opakowań, przecież i tak przecież wszyscy na rynku niemieckim, czy to Niemcy, czy francuski, czy tak naprawdę austriacki, czy obojętnie jakikolwiek inny rynek, przecież ci ludzie wszyscy, którzy mieszkają tam, czy my nawet i tu w Polsce, to i tak płacimy za wywóz śmieci, za cały recykling, czy to będzie odpad bio, czy to będzie opakowanie, tektura, folia i tak dalej, to tak naprawdę będziemy musieli rejestrować raz jeszcze ponownie. No niestety, no tak będziemy musieli to zrobić. Niestety ta ekologia na rynkach zagranicznych tak naprawdę jest coraz bardziej szczegółowa i restrykcyjna, jeżeli chodzi o to. Z tego względu, że składowanie tych wszystkich odpadów, czyli tych opakowań jest tak naprawdę tak ilościowo duża, że po analizie całej, którą recykling dokonał, no niestety wtedy finanse i budżet danego kraju, no niestety nie chce pokrywać aż tak dużych kosztów, dlatego wpadli na nową nowelizację i wszczęli, żeby opłaty recyklingowe również wprowadzić na takim szczeblu. Myślę, że no każdy mógłby sobie odpowiedzieć na to pytanie sam, dlaczego zostało to wprowadzone, jeżeli chodzi o taki recykling. No myślę, że każdy zna odpowiedź na to po cichu. Myślę, że będziemy mogli sobie sami też poodpowiadać, więc przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o te zmiany, o których wspominałem właśnie, które nastąpiły w lipcu 2022. Moje spostrzeżenia na to są takie, że nie tylko moje, jeżeli chodzi jakie są plusy, jakie minusy. Poszczególnych rodzaj opakowań wprowadzonych na rynek niemiecki. Przede wszystkim będziemy musieli nazwy handlowe, zaraz do tego dojdę, nazwy handlowe brand używanych przez dany podmiot, czyli te produktowe opakowania. Kontrola przez marketplace, rejestracja w Lucid. Weryfikacja opakowań produktowych oraz opakowań wysyłkowych producentów, czyli tu mówimy o opakowaniach produktowych. Jeżeli chodzi o to, dlaczego to zostało sporządzone, myślę, że chcą bardziej nas kontrolować, czyli nas takich jakby sprzedawców, ja mówię to nas, czyli jakby do was tu mówię, czyli nas jako sprzedawców. Tak jak tutaj mam napisane na minusie, kontrola każdego sprzedawcy bez względu na kanał sprzedaży, jak i przez na przykład rynek, czyli przez sprzedawanie w formie FBA. Tak naprawdę jest to dla nich lepiej wyszczególnione i będą mogli bardziej się skoncentrować na tym, czy jesteśmy zarejestrowani, czy nie jesteśmy zarejestrowani w danej organizacji recyklingu. Wcześniej, jeżeli byśmy nie musieli się rejestrować tak naprawdę do tego Lucid, bo później musimy i tak wybrać kolejnego operatora, który będzie nam, czyli recyklingował to, czyli firmę, która będzie to nam recyklingowała, czy organizację odzysku, to tak naprawdę będziemy musieli, oni mają większą jakby taką swobodę na to, że mogą wywnioskować to, czy mamy te opłaty uiszczone, czy nie mamy. Dlatego myślę, że to jest takim jakby troszkę minusem z tej strony, że mają wgląd do tego w 100%, czy my mamy to zgłoszone, czy nie mamy. Myślę, że pokrótce powiedziałem, jakie tam są plusy i minusy. Myślę, że kolejnym etapem, którym tak naprawdę możemy też powiedzieć, to jest 5 kroków na start, żebyśmy mogli rozpocząć. To jest dla tych osób tak naprawdę, które nie były zarejestrowane, bo umówmy się, jeżeli mamy rejestrację już i to działa od 2019 roku i zostało to wprowadzone, to osoby, które już
są na rynku w tych latach, to one już się zarejestrowały do tego i posiadają numer EPR, żeby udostępniać się dalej. Jeżeli chodzi o 5 kroków na start, musimy się zarejestrować na stronie na Lucid, musimy wprowadzić tak naprawdę rejestrację na samym początku, zrobić ją, ale żebyśmy też wzięli pod uwagę to, tu też jest napisane numer 1, sprawdź, czy twoje opakowanie produktowe nie jest już zgłoszone. Dlaczego to mówię? Ponieważ producenci opakowań, czyli producenci nieraz, oni po prostu już, znaczy nieraz, w szczególności no jest to w 80% już zgłoszone, dlatego myślę, że warto na samym początku sprawdzić, czy nasze opakowania już produktowe są zgłoszone, żebyśmy nie ponosili jakichś tak naprawdę kosztów dodatkowych i tylko wtedy będziemy musieli zgłosić opakowania wysyłkowe. Zatem jeżeli chodzi o kolejny podpunkt, wypełniasz dane na stronie Lucid. Musimy założyć konto, tak jakby zarejestrować się na formie Lucid i poprzez założenie wpisane wszystkich danych, czyli nazwę firmy, NIP firmy, regony, jeżeli są dostępne. Oczywiście jeżeli ktoś już posiada rejestrację, no to tylko wtedy wybiera operatora odzysku, czyli do recyklingu i wtedy już tutaj jest problem tak naprawdę troszkę mniejszy. Jeżeli chodzi o wprowadzenie kolejnych danych, czyli musimy później, jeżeli wypełnimy te wszystkie dane, otrzymujemy następnie maila, na którego wpada do nas informacja, którą musimy aktywować ją w ciągu 24 godzin. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy musieli ponownie założyć, tak jakby wypełnić ten cały formularz i ponownie zrobić to. Dlatego aktywację musimy zrobić w ciągu 24 godzin i ta informacja do nas przychodzi o rejestracji na stronie Lucid w ciągu 24 godzin. Po aktywowaniu i wpisaniu i otrzymaniu numeru rejestracyjnego, ono oczywiście jest bezpłatne, tak samo jest tu napisane w nawiasie, dlatego musimy to podkreślić tak samo, że rejestracja w Lucid jest bezpłatna. Jeżeli chodzi o zgłoszenie się na licencję, tutaj ona jest odpłatna, tutaj wybieramy jedną z 10-12 firm, jak się nie mylę, o recykling. Tutaj chciałbym wprowadzić, to też bym chciał tu zaznaczyć, że każda forma recyklingowa, czyli każda firma recyklingowa ma różne stawki i każdy obraz wygląda całkiem inaczej. Jeżeli chodzi o sporządzenie tego recyklingu, on jest tak naprawdę dość prostym, jeżeli chodzi o tutaj firmę Licyn Zero. Tutaj na dole zaraz zostanie tak samo wrzucony link, jeżeli chodzi o zniżkę. Jeżeli ktoś z nami już wysyła i będzie chciał, albo będzie zacznie wysyłać, to będzie mógł uzyskać zniżkę o 5% na pierwszą rejestrację w firmie Licyn Zero. Myślę, że gdzieś tutaj tak samo na czacie pojawi się taki link, więc można z niego skorzystać. On jest, zaraz ukaże się. Jeżeli chodzi o firmy recyklingowe, będziemy mogli tutaj skorzystać z 12 firm i to tak naprawdę od Państwa będzie zależne, tutaj żebyśmy też nie zrozumieli tego źle. Tutaj nie sponsoruję firmy Licyn Zero, tylko chciałbym przedstawić różne opcje. Każda firma ma tak naprawdę różne anotacje, jeżeli chodzi o recykling i inne stawki. Jeżeli właśnie, i teraz moi drodzy, słuchajcie, bo tutaj tak naprawdę, jeżeli wejdziemy na kolejne ElectroG, czyli WWE, na rynku niemieckim, kogo to dotyczy i jaki rodzaj sprzętu mamy i gdzie się zarejestrować? Jest to bardzo ciężki temat z tego względu, że tak naprawdę sprzęt elektroniczny i elektryczny. Do kogo to dotyczy? Do tych osób tak naprawdę, które będą sprzedawały tak naprawdę wszystko, co jest sprzętem elektronicznym i elektrycznym. Na przykład jeżeli mamy zegarek. Kiedyś do mnie zadzwonił partner i mówi, ja sprzedaję zegarki, fajnie, że już zacznę z nami wysyłać, a później się zarejestruję. No ja stwierdziłem, że to nie jest dobry pomysł z tego względu, że jeżeli będą jakiekolwiek problemy, a wiem, że ta rejestracja przez ElectroG, tam jest naprawdę tak bardzo długa lista tego wszystkiego, żeby wyszczególnić to wszystko, to nie jest taka łatwa sprawa, dlatego pierw skupmy się tak naprawdę na tej rejestracji, a następnie wybierzmy operatora logistycznego, który będzie mógł dostarczyć nam to opakowanie już
i nie będziemy musieli się skupiać na tym, czy ta rejestracja przepadła, przeszła dobrze i poprawnie. Dlatego tak naprawdę musimy uwzględnić, jaki dokładnie sprzęt elektryczny czy elektroniczny mamy, jaki to jest towar. Musimy tak samo wziąć to pod uwagę, gdzie to zarejestrować. Tam jest to, rejestrację robimy na EAR, na stronie, która jest dedykowana tak naprawdę na rejestracji elektro-G, czyli jakby elektronicznych, elektrycznych rzeczy. Dlatego musimy się tak samo skupić na tym, jeżeli chodzi, co dokładnie będziemy wysyłali. Bo to, co mi wiadomo, na przykład niektóre rzeczy takie jak, nie wiem, żarówki, które będą sprzedawane, ale do miasta, i one będą na przykład do użytku miejskiego, nie wszystkie rzeczy takie będą na przykład musiały być zgłoszone. Dlatego tam jest taka lista na tej stronie, gdzie można zaczerpnąć informacje, ona jest bardzo długa, zaczerpnąć informacje, jakie tak naprawdę sprzęty elektryczne, elektroniczne będziemy mogli wyszukać i wpisać, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne, bo każda tak naprawdę zabawka, czy każdy sprzęt elektryczny, czy tak samo jak wspomniałem o zegarkach, będziemy musieli, bo tam jest bateria, którą będziemy musieli tak naprawdę zgłosić i ją tam podać do rejestracji i zarejestrować się do EAR. Jeżeli chodzi o rynek francuski, chciałbym tak samo wspomnieć na ten temat, żeby wysłać na rynek francuski, na przykład za naszym pośrednictwem, gdzie tak naprawdę taką wysyłkę mamy już od 48 godzin i gdzie możemy uzyskać adres wysyłkowy, jak i zwrotny, gdzie tak samo zostało to wspomniane, to na samym początku tak samo w tych takich czterech krokach będziemy musieli tak naprawdę przejść ten etap podobny tak jak na rynku niemieckim, czyli ta rejestracja. Tutaj już nie będziemy musieli się rejestrować do Lucidu, tak zwanego Lucidu, tylko będziemy musieli wybrać organizację odzysku. Tutaj mamy dwie organizacje odzysku, jeżeli chodzi o Steo i Leko. I tutaj po Państwa stronie tak naprawdę będzie to leżało, jaką firmę recyklingową znajdziemy na tym rynku. Jeżeli chodzi o, ja zawsze to będę wspominał tak samo na cały czas, jeżeli chodzi o ten proces o opakowaniach, musimy sprawdzić tak na samym początku, ja to będę zawsze powielał ten temat, czy opakowanie produktowe zostało już zgłoszone na tym rynku i zostało już zarejestrowane i nie będziemy musieli tak naprawdę ponosić jakichś kosztów dodatkowych, tylko będziemy mogli ponieść, znaczy będziemy musieli ponieść koszty tak naprawdę tylko wysyłkowe, czyli opakowania. Musimy się też skupić na tym, jakie to są opakowania, czy to będziemy mieli opakowanie, nie wiem, karton, folia, czy jakiś będzie w środku, będziemy mieli jakieś szkło, które będziemy sprzedawać tak naprawdę. Musimy tak samo wziąć to pod uwagę, co to będzie za zgłoszenie. Słuchajcie, tak naprawdę też taka opłata, też musimy to wziąć, ona wcześniej była, jak się nie mylę, przed rokiem 2023, czyli 2022 była opłata 80 euro, teraz już to podnieśli stawkę do 150 euro. Utrzymujemy, pamiętajmy o tym, że wszystkie rzeczy, które tak naprawdę otrzymujemy, czyli ten numer i te wszystkie zgłoszenia, które wprowadzamy na rynek niemiecki, jak i francuski, czyli otrzymujemy ten numer UIN po opłaceniu faktury. Oczywiście musimy to opłacić, to wtedy otrzymamy taki numer, gdzie później wprowadzamy. I tak samo jak na rynku niemieckim, czyli ten numer EPR, który tak samo musimy wprowadzić w firmie recyklingowej. Na podstawie tego tak samo otrzymamy fakturę i później musimy to wszystko, całe wszystkie dane podawać, szczególnie na Lucidzie, tak samo jak my będziemy musieli tutaj w firmie recyklingowej. I wprowadzać musimy oczywiście, jeżeli mamy tutaj sprzedaż, bo tutaj skupiamy się również na takiej sprzedaży, jeżeli chodzi o marketplace, czy na przykład Amazon, czy to będzie FBA, czy to będzie przy formie FBM, to tak naprawdę musimy ten numer wprowadzić do Amazona, czy do jakiegokolwiek marketplace'u. Jeżeli chodzi o takie ważne informacje, jeżeli chodzi o rynek francuski, na samym początku, jeżeli podchodzimy, mamy początkowe jakby wysyłki, to musimy się tak samo skupić na tym, jaka to będzie ilość wysyłek do Francji. Czyli skupiamy się na ilości, na
początku, z tego względu, że tak naprawdę wchodzimy na ten rynek i nie wiemy, ile będziemy wysyłali. My jesteśmy początkowi, więc nie wiemy, czyli wypełniamy tak jakby taką jakby deklarację, gdzie spisujemy wszystkie wartości, wszystkie ilości naszych opakowań, czyli deklarujemy na samym początku, że na przykład wyślemy X towaru i na podstawie tego będziemy opłacać, czyli opłacimy tą opłatę początkową 150 euro i później będziemy deklarować dopiero, jeżeli będziemy mieli raporty tak zwane, czyli po roku czasu zweryfikujemy, jaką będziemy mieli ilość sprzedażową i na podstawie tego będziemy deklarować wtedy tak naprawdę wartość, ile sprzedaliśmy, czyli deklarację główną i wtedy otrzymamy tą strefę finansową, ile będziemy musieli zapłacić za rynek francuski, jeżeli chodzi o opłaty recyklingowe organizacji odzysku naszych materiałów. Jeżeli chodzi o rynek Austrii, mogę się odnieść do tego tak naprawdę podobnie, że tak to nazwę, podobnie jak do rynku niemieckiego, francuskiego, to wszystko się będzie tak naprawdę mieliło cały czas tak samo. Jeżeli chodzi o to, to jeżeli chodzi o ten rynek w Austrii, on nie jest aż taki obostrzony, jeszcze mi się wydaje, nie jest, aczkolwiek pomału już się staje. Również tam mamy, mamy tak samo te zgłoszenia, jeżeli chodzi o naszych partnerów, o ten rynek i cały czas ten temat się mieli, jeżeli chodzi o, kolokwialnie mówiąc oczywiście mieli, jeżeli chodzi o sprawdzenie tego opakowania produktowego, żebyśmy sprawdzili na samym początku, czy te opakowanie mamy zgłoszone, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi, uwaga, właśnie tutaj zaczynamy troszkę inaczej, bo wcześniej w 2022 to nie było wymagane. Teraz, jeżeli chodzi od stycznia 2023, jest to wymagane. Potrzebny status rezydenta na austriackim rynku. Jest tutaj duży problem z tego względu, że no niestety wszystkie firmy potrzebujemy, tutaj jest problem, ponieważ potrzebujemy mieć rezydenta w Austrii, żebyśmy mogli takie coś zrobić, spisać się tak naprawdę i wybrać firmę do recyklingu, żebyśmy mogli opłacić licencję i zgłosić to, więc tu będziemy potrzebowali rezydencja na austriackim rynku. Tutaj niektórzy partnerzy mają problem, natomiast jest na to rozwiązanie, więc tutaj nie będzie żadnego, mi się wydaje, w późniejszym etapie problemu, jeżeli chodzi o tego rezydenta. Początki zawsze są gdzieś tam ciężkie. Jeżeli chodzi o opłaty, to tak samo to wygląda jak na rynku francuskim, czyli tak naprawdę jeżeli nie wiemy, ile będziemy sprzedawać, ile zaczynamy na tym rynku, to tak naprawdę możemy tylko podać szacunkową taką ilość, ta wstępna opłata to jest 150 euro w tym momencie, jest tam firm około 10, których będziemy mogli wybrać. Jeżeli otrzymamy tą licencję, czy ten numer, który tak samo musimy pamiętać o tym, że będziemy musieli go podać do marketplace'u, na przykład do Amazona, i musimy się nad tym tak samo mocno skupić. Weźmy też pod uwagę to, że jeżeli chodzi o rynek niemiecki, francuski czy austriacki, ja to też wspomniałem o tym, że wysyłamy i dostarczamy jak wysyłki, jak zwroty robimy, ale też wysyłamy, jak i robimy zwroty tutaj, jak zostało to gdzieś tam wcześniej wspomniane przez Krzyśka, że świadczymy usługi zwrotów, czyli Global Returns jak najbardziej, ale również wysyłki robimy do Amazona, czy to robimy wysyłki do Amazona na rynku niemieckim, czy francuskim, czy austriackim, jak również wysyłka, jak i zwrot, więc tutaj ten atut po naszej stronie również leży, jeżeli chodzi o to, więc tylko nie robimy też tylko wyłącznie FBM, również robimy FBA, zasilanie tutaj rynków, jeżeli chodzi o rynek FBA. Jeżeli chodzi o rejestrację opakowań, słuchajcie, dużo informacji tak samo wprowadzamy na nasz blog, gdzie jest tam można tak naprawdę dużą, dużą wiedzę uzyskać. Tam mamy wszystko opisane szczegółowo. W dniu dzisiejszym niestety nie mogę tego przekazać Wam w tak krótkim czasie, taką dużą wiedzę, ponieważ z tego naprawdę bardzo, bardzo długo mógłbym siedzieć i opowiadać, aczkolwiek tego czasu tak naprawdę nie mamy, ponieważ za chwilę będzie kolejny prezenter, który będzie przedstawiał kolejne rozwiązania i będzie przedstawiał Wam, jakie to będą możliwości. Podsumowując, musimy się zarejestrować
tak naprawdę do tego wszystkiego, czyli do wszystkich organizacji, czy będziemy tu mieli Lucid, Niemcy, czy będziemy mieli EPR we Francji, czyli VVO, jeżeli chodzi o rynek Austrii. Z tego względu, że jeżeli tak naprawdę nie będziemy tego zgłosić, to dostaniemy blok. Pierwsze co, dostaniemy blokadę na marketplace'ach, bo i tak to wyjdzie. Następnie dostaniemy bardzo dużą karę finansową, nawet do 200 tysięcy euro, tam 100-200 tysięcy euro, więc to naprawdę nie warto, a jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, czyli na przykład o rynek niemiecki, jest tam bardzo dużo obostrzony, więc myślę, że tak naprawdę trzeba się skupić na tym, żeby to się tam zarejestrować. Jeżeli chodzi o, kończąc już tak naprawdę, bo czas mi się też kończy, jeżeli z tego miejsca mogę Was jeszcze zaprosić, tak jak zostało to wcześniej przedstawione przez Krzyśka, na ewolucję, która odbędzie się niebawem we Wrocławiu, serdecznie Was zapraszam. Jeżeli będziecie chcieli ze mną porozmawiać na temat wysyłki, jak i zwrotów, czy to będzie wysyłka do FBA, do Amazona, czy to będziemy mieli wysyłkę, jak i do pana Kowalskiego, na rynki, jak i zagraniczne. Chciałbym też pokrótce przedstawić i powiedzieć Wam, że jeżeli chodzi o, bo tutaj wspomniałem o rynku niemieckim, francuskim i austriackim, jeżeli chodzi o rynek właśnie brytyjski, tutaj również robimy wysyłki i taka anegdotka troszkę, że tutaj robimy wysyłki w 2-3 dni do klientów ostatecznych i tutaj nie musimy się rejestrować, jeżeli chodzi o recykling, taki plus. Jeżeli chodzi gdzieś tam kolokwialnie mówiąc, żargonie młodzieżowym, skowronki ćwierkają, również słyszymy, że na rynku hiszpańskim niedługo będzie tak samo wprowadzony recykling, więc pomału będziemy małymi krokami szykowali, jeżeli chodzi o ten rynek, jeżeli chodzi o rynek hiszpański, że będziemy musieli się rejestrować. Dziękuję Państwu za spędzony czas. Mam nadzieję, że pomogłem. Pokrótce serdecznie zapraszam do kontaktu, jeżeli będziecie chcieli porozmawiać na ten temat, jak najbardziej. Krzysztof, dziękuję Tobie również. Oddaję głos do studia. No, sorry w ogóle, że się wpieprzyłem, ale mi odcięło po udostępnieniu ekranu dźwięk. Nie miałem dźwięku w ogóle i bardzo Cię przepraszam. Zostałem wyjaśniony przez jakieś 100 osób na czacie, że jestem głupi, więc przyznaję się, łeb ze mnie. Dzięki serdeczne. Widzimy się wkrótce, mam nadzieję, bo jesteśmy obok siebie na całe szczęście. Fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo jest on coraz bardziej chyba komplikowany i myślę, że idzie to w kierunku, znaczy to na pewno idzie w tym kierunku, że wszystkie kraje wprowadzą takie potrzeby rejestracji do utylizacji opakowań, produktów i tak dalej.